Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów po małej przerwie, bo dawno nie było. Także tym razem będą one dla Diegaela i będzie to plus minus 780 samonów tak wstępnie oraz 471 losowań u astrologa. No te liczby mogą się troszkę różnić. Oczywiście pełna liczba dokładna będzie w tytule filmu. Także szybkie przedstawienie i lecimy. 232 poziom konta, 32 jeżeli chodzi o rozdział na kampanii. Dodam, że konto według podanych informacji jest kompletnie free to play. No i sprawdzamy, czy zgadza się to z poziomem VIP-a. Chyba się zgadza, bo maksymalny poziom dla gracza free to play to jest 10. Nie wiem dokładnie, jakie to są punkty VIP-a. No jest niby paczka z Gwinnett. Jednak pamiętajmy, że przedtem była inna paczka, więc w teorii ktoś mógłby kupić tą poprzednią, ale nie kupić tej i ukierować się jako free to play. Ale do rzeczy. Czyli tak, boskie próby, zobaczymy sobie. Poziom trzeci, 0 i 0, czyli tutaj nie za bardzo jest to ruszone i nie za bardzo można tutaj coś powiedzieć. Wieża światła, świetliści 229 piętro, zwierzucie 216. Leśne istoty 231 piętro, zwierzę ludzie 216 i ogólna królewska wieża 403 piętro. Jeżeli chodzi o postacie, to mamy tutaj 5, 10, 15, 20, 23 postacie na poziomie wzniosłym, bo widzę, że Eluard jest wypożyczony. Tak, Eluard jest wypożyczony, 23 postacie. Jeżeli chodzi o plus 30, to mamy tutaj... Nie mamy nikogo. No tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No nie ma ani jednej postaci na plus 30. Albo jestem ślepy. Także na pewno musisz popracować nad postaciami na plus 30. Czyli na przykład Rowan, Taylin, Ferael, Aeron. No to są takie postacie oczywiste do wyboru. Jest oczywiście tych postaci dużo więcej. Ale tak patrząc po tym, co masz, no to bym proponował. Przede wszystkim... Atalia na 5 gwiazdkach robi wrażenie, Wukong na 3. Bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o astrologa, to będziemy losowali Alnę. Następnie mam wolną rękę. Ogółem z samonów zależy nam na Saurusie, czyli potrzebujemy naprawdę, naprawdę dużo kopii, bo aż 7 z tego co widzę, więc to może się nie udać. No ale zobaczymy jak to będzie. I tyle. To są całe wytyczne, reszta wolna ręka, czyli mamy Belindę. Jedną kopię potrzebujemy z tego co widzę. Tutaj chyba nic nie jest blisko. Tutaj też nie widać. Chcemy tego Saurusa. Oden. Jedna kopia brakuje. Nara też brakuje jedna kopia, więc trzy postacie. Brakuje jedna kopia przy nich, więc spoko. No tutaj u międzywymiarowych troszkę lipa, bo masz tylko Artura. Czyli olałeś kompletnie postacie międzywymiarowe. Nawet jeżeli niektóre były słabe, no to był według mnie zły wybór. Z racji tego, że to są przecież poziomy do kryształ rezonansu. Jeżeli chodzi o pradawne drzewo, mamy tutaj 46 poziom, 9, 17, 17 i w sumie same 17. Jeżeli chodzi o kryształ rezonansu, to mamy 349 poziom na 355, czyli mały zapas, ale trzy postaci, tak jak mówię, są bardzo blisko poziomu wzniosłego. Miałem jeszcze pokazywać gospodę, także to zrobimy. Także gospoda wygląda w ten sposób. To jeszcze możemy odebrać. Nie będziemy teraz tego losowali, bo tutaj nic nie było zgadniane. 23 czerwone mobelki, 80 żółtych. No tutaj trzeba popracować. I widzę, że niedługo jest reset i żeś pan tutaj z tego co widzę nie zebrał, także może zrobię to za ciebie. No niestety słaby drop, ale no nie będę wchodził po znajomych i szukał czegoś lepszego losowo i tak. Także do rzeczy, pokój astrologa. 471 losowań. Poalne. Niestety nie mamy żadnej kopii, no i to oznacza, że potrzebujemy aż 14. No ale zobaczymy jak to będzie. Może to będzie ten dzień szczęśliwy. Widzę, że już coś tutaj u astrologa było robione, bo nie ma gwarantowanej. Wbrew pozorom bardzo ładny drop, bo aż 3 karty. Dobrze, że sobie przypomniałem, czyli oczywiście kamienie otworzymy, może wszystkie naraz. Widziałem tam florę. Także na pewno będzie minimum jedna postać premium. Widziałem też Wukonga. Także mamy dwie nowe postacie. Trzy nowe postacie, nawet Torna. I w sumie tyle, nie? Także nie wiem, czy dojrzę wszystkie postacie premium. One zazwyczaj są na początku.
Także mamy Florę i Wukonga. Dwie postacie. Szkoda, że akurat takie. Wukonga już masz dosyć mocno rozwiniętego, więc troszkę szkoda. Czy mamy jakieś postacie, które brakują w niewielkich ilościach, czyli Belinda, Odena i Narę? Mamy Narę. Także Nara pójdzie na poziom wzniosły na przykład. Mamy też dwa Saurusy, co mnie bardzo cieszy. Nie widzę Belindy. No i nie widzę Odena, nie? No albo jestem ślepy. No dobra. Także to mamy załatwione. Mam całkowicie wolną rękę. Samonów też naprawdę będzie całkiem sporo. Także będę gwiazdkował, będę wznosił, żeby po prostu nie było problemów z miejscem. Także Brutus poszedł na 5 gwiazdek. Będzie można go usunąć z listy, jeżeli go tam w ogóle masz. Dobra. Damy Skryata. Także cyk. Film może troszkę dłuższy być, no bo tych samonów też jest naprawdę całkiem sporo. Zresztą będziesz na liście w czołówce, no w pierwszej dziesiątce z największą ilością. A teraz już przyspieszamy tempo, czyli jedziemy z tą Alną. 14 kopii, no jest to jak najbardziej osiągalne przy tylu. No ale potrzeba mimo wszystko szczęścia. Tak jak ostatnio, chociażby miałem u Voxisa. Czy mojej dziewczyny nawet też było. Jest Alna. Pytanie, jedna czy więcej? Jedna. Także dobra, pierwsza kopia jest, lecimy dalej. No fajnie jakby się zrobiło ją chociaż na taki mityczny plus. Żeby chociaż była blisko tego wzniosłego. Ale zobaczymy. Na razie niestety szczęście nie dopisuje. Ale to się jeszcze może rozkręcić. Nieraz coś takiego widzieliśmy. Naprawdę szczęście dosłownie nie dopisuje. Teraz dużo osób się do mnie zgłasza z samonami, bo mam szczęście, ale jak widać, w sumie tego szczęścia tutaj nie widać. O, dobra. Jednak cofam. Mamy Alnę jedna po drugiej. To już jest trzecia kopia. Lecimy od razu dalej. Także cyk. Mamy tutaj kartę leśnych istot. Kartę niemartwych. Mamy tutaj dwie karty. Przy tylu samonach czasem mogę też popełniać jakieś błędy, tam wiecie. Mogę czegoś nie zobaczyć. Im więcej generalnie, tym zazwyczaj jest większy, że tak powiem, bajzel. Zwłaszcza jak robiłem tam ponad 3000. Ciężko się połapać. Mamy Alnę. No mam nadzieję, że jakaś podwójna tutaj poleci, nie? Przy tylu. Prawie 500. Mamy kartę zwierzę ludzi. Karty niemartwych, także karty bardzo ładnie lecą, ale przede wszystkim do astrologa przychodzi się po postacie premium, a nie po karty. Karty to mogą lecieć przy okazji. No dalej, dalej. Musi się troszkę rozkręcić, bo naprawdę trochę słabo. Mamy Alnę. No, jedna po drugiej by była też spoko, no, dwie ewentualnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek trafiłem u kogoś trzy, już nawet nie pamiętam. To jest chyba w sumie setny odcinek, mamy Alnę, z samonów u widzów. Także już wszystkich oczywiście nie pamiętam. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek poleciały trzy. 30 tysięcy diamentów poleciało chyba tylko dwa razy. Na 100 filmów. Oczywiście nie na każdym był astrolog, ale... Także mamy Alnę następną. Zaraz muszę zobaczyć, ile tam tych Aln już jest. Oczywiście nawet nie jesteśmy jeszcze blisko tego wzniosłego, ale tak wiecie. W razie czego, żeby być przygotowanym na zmianę, bo może jeszcze magia się zadzieć. No co mam nadzieję. No nie wiem, coś szczęście mnie opuściło chyba. Także mamy Alnę. Może udamy się do świątyni. Zobaczymy, czyli przynajmniej 8 jest. Pytanie 8 czy 9? 8. Czyli brakuje jeszcze 6. No, to się raczej nie wydarzy, nie? 100 losowań, 6 Aln. No naprawdę ciężko, ciężko. No mityczny plus jest w zasięgu, myślę. Ale no, to nie jest mój dzień na astrologa. Pewnie w przeliczeniu i tak poszło lepiej niż powinno. Tak na szybko w głowie licząc, no to poszło lepiej. Ale no nie poszło idealnie.
Także to otworzymy. Oczywiście znowu się mylę z tym świątynią zawsze. Przytrzymamy. No fajnie by było, gdyby chociaż dwie poleciały jeszcze. Na pewno jeszcze jedna poleci. Albo polecą dwie. Także na koniec troszkę szczęścia jednak się znalazło. Otworzymy też złoto. No dobra, trzy razy jeszcze. Także trzymajcie kciuki. Chociaż tak naprawdę wy oglądacie już nagrany film, więc w praktyce te kciuki nic nie dadzą, ale wiecie, sprawiają mi wrażenie. No dobra, czyli mamy 10 kopii Alny, jeżeli się nie mylę. To nie jest najgorszy wynik. To nie jest też najlepszy wynik, mogło być dużo lepiej. No ale jest jak jest, nie? Nie zawsze można mieć ogromne szczęście. No i tak w przeliczeniu 471, no to ile tam powinno być gwarantowanych? 6 chyba? 6, 7. Tak ogółem powinno kopii wypaść. Wiem, że są różne teorie, że jest gwarant, że nie ma gwarantu, ale tak się przyjmuje, że 1 na 70, nie? No więc no powinno być 7, 8 kopii w zależności od tego, gdzie ostatnio skończyłeś astrologa, bo nie wiem, ile ci do gwarantowanej brakowało. Także otworzymy te karty, których jest łącznie 8, 13, 20. Także tutaj chcemy Odena przede wszystkim. I Odena dostaliśmy, także spoko. Tutaj chcemy, w sumie nie wiem, bo nie podałeś. Brutusa na pewno nie chcemy, bo już go masz na 5 gwiazdkach. Tutaj chcemy Saurusa, jak najwięcej. No i Saurusa nie dostaliśmy. No i tutaj w sumie też nie podałeś, co chcemy. Belindę chcemy na pewno jedną. No i Belindy nie dostaniemy. Kto by się spodziewał? Także zrobimy sobie porządeczek tutaj. Powznosimy, co potrzeba. Też tak naprawdę Luciusa masz na 5 gwiazdkach i dostałeś dwie kopie następne. Także no niestety, no tutaj się nie poszczęściło. Ale no tak jak mówię, jest to wszystko losowe. Także przechodzimy tutaj i zobaczymy, jak wygląda lista życzeń. Brutusa od razu wywalimy. Czyli tutaj masz Fawkesa, Eluarda, Gwyneth, Rigby'ego oraz Rosaline. I tutaj mówiłeś, że mam wolną rękę też i no przede wszystkim brakuje mi na tej liście Belindy. Także wywaliłbym Rigby'ego. Bo z tego co i od razu zobaczymy, co tam u zwierzy ludzi. No bo Rigby'ego i tak masz dostateczną ilość kopii na 4 gwiazdki nawet. Także no ta Belinda chyba będzie lepszym wyborem, nie? Także tutaj zmienimy na Belindę. Tutaj, no nie pamiętam, co ty masz na liście nawet. Czyli tak, przede wszystkim wywalamy Rigby'ego. Dajemy Belindę. Mamy Skriata, Safię, Wurka i Tejdusa. Tak, Skriat, Safia, Wurk i chcesz Tejdusa. Tejdusa w ogóle nie ma, czy ja znowu jestem ślepy? Masz Tejdusa w ogóle? Nie masz Tejdusa. Dobra. Czyli tak, no nie wiem, Satrankę byśmy ci wrzucili może? Ona jest tak jakby najbliżej. 3 kopie byśmy potrzebowali. Dajmy tą Satranę. Satrana to nie jest zły pomysł. Zresztą jakoś muszę reagować w miarę szybko, żeby nie przedłużać filmu. Tutaj chyba jest ok, nic się nie świeci i chcemy Saurusa. Tutaj Odena oraz Nary możemy zrobić już na poziom wzniosły. I no teraz pytanie, czy ja mam coś zmieniać. Dobra, na początek może zrobimy sobie serduszka, zobaczymy, jak tam wpadnie. No i tyle, nie? Także no co, zaczynamy, nie? Od razu elitką pojedynczą. Przypominam, że na serduszkach nie ma gwarantowanych, więc to jest ogromne szczęście. No zobaczymy, no ile powinno być elitek? Przy serduszkach, no ciężko stwierdzić, bo właśnie nie ma gwarantowanej, ale powiedzmy, że 5, 6 i będziemy zadowoleni, myślę. Także jedną już mamy. Chcemy jeszcze 4, 5. W ogóle, no to jest magia, nie? No to jest, to co teraz się wydarzyło, to jest magia. Nie wiem, czy pierwszy raz nie widzę 3 elit z serduszek? W sumie nie wiem, naprawdę już nie pamiętam. Ale 3 elity z serduszek, jedno jest pewne,
To się nie zdarza zbyt często. Ze zwojów frakcyjnych już tam nie jest częste, ale z serduszek, potrójna, Lorsan. Także już 5 elit, a my tutaj mamy jeszcze naprawdę dużo samonów. Także odbija nam się to niekoniecznie nieszczęście z astrologa, ale powiedzmy, że mogło być tam lepiej, no i tutaj się to przeniosło. Także mamy Odena. Zobaczymy, co dalej będzie. Chcemy Saurusa przede wszystkim, bo to jest jedyna postać, którą wymieniłeś prócz Alny. No i bardzo chciałbym tego Saurusa, żebyś dostał. Od razu zrobimy Odena na wzniosły, bo to dwa miejsca więcej. Zrobimy też od razu Narę na wzniosły, bo to kolejne dwa miejsca więcej. Oczywiście, jeżeli ktoś chce samony i chce samemu robić postacie na wzniosły, to wystarczy, że da mi znać. To tak dla przypomnienia. Zawsze pytam o taką małą rozpiskę, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No dobra, lecimy dalej. I zobaczymy, co nas jeszcze tutaj spotka. No parę elitek jeszcze powinno być, myślę. Ale zaraz się okaże. O, mamy już jedną. Może Saurus? A Satrana. Niech będzie. W takim razie jeszcze dwie kopie. Niestety trzy niebieskie, ale naprawdę serduszka już dały dużo więcej niż powinny. Więc myślę, że i tak jest spoko, ale liczymy na więcej, jak zawsze. No i dostaniemy więcej. I dostaniemy Saurusa. Także spoko, bomba. Jak, no i jeszcze podwójna. Z serduszek, po prostu co tutaj się dzieje dzisiaj, Nara i Lorsan. Podwójna i potrójna elitka z serduszek, jeszcze poczwórnej brakuje. No poczwórna z serduszek to już naprawdę jest mega fart. I to mnie na pewno nigdy nie spotkało. Może kiedyś w przyszłości? Dobra, może teraz powznosimy. Trochę się już na pewno zebrało. Nie sądzę, żeby coś wleciało na 5 gwiazdek, żebym musiał usuwać. Ale no, chcę mieć taki lepszy wgląd i czegoś ci tutaj nie zepsuć. Także robimy też Lorsanka. Cyk, na 3 gwiazdki. Robimy też Leka. Bardzo fajna postać. Kiedyś jedna z najlepszych. No dalej jest oczywiście dobra, ale już tak mniej wymieniana wśród tych topowych. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kiedyś było nawet boskie trio czy coś takiego, nie? Było leśnych istot. To był chyba Arden, Tassi, Nemora, ale Leka też tam bardzo często z nimi była. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta właśnie takie pojęcie boskie trio, bo krążyło to po internecie. To raczej gracze premierowi będą pamiętali. Czasy jeszcze, kiedy nie było Rowanów, nie było Rosalin. Nic nie było w sumie, nawet eventów. Także Tidus. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o serduszka. Także tutaj miało być robione to w ten sposób, że losujemy niemartwych i leśne istoty. Ale teraz tak, jeżeli nam wypadnie dostateczna ilość Saurusów, czyli łącznie 7, bo potrzebujemy 8, to zmieniamy na niemartwych. Jeżeli nie wypadną, no to losujemy wszystko właśnie w leśne. Więc może pierw zrobimy zwykłe. Mam jeszcze troszkę czasu do resetu, a nie chcę ci marnować diamentu. Mógłbym odebrać z portretów, ale po co? Lepiej przyspieszyć i po prostu mieć to z głowy. Także mamy Rosalin. Mamy Belindę, także mega spoko, bo ona też teraz pójdzie na poziom wzniosły. Także plus 15 do poziomu w krysztale będzie, minimum. Także zapas jakiś tam ma z 20 poziomów, tak szybko nie zrobisz, zwłaszcza jako free to play. Mi teraz strasznie brakuje esencji na głównym koncie, aż dziwne.
Doświadczenia mi się zebrało już chyba na dwa poziomy do przodu, a esencji nie mam. Także naprawdę dziwna sytuacja. Ktoś tam fajnie skomentował, że na początku w tej grze brakuje w sumie wszystkiego, nawet złota. Później jest tak, że brakuje w pewnym momencie esencji, tak? Później brakuje doświadczenia i teraz na przykład mi brakuje znowu esencji. Gdzieś tam w developer feedbacku którymś mówili, że zrobią coś z tym brakiem esencji, bo gracze na to narzekają. No na razie jeszcze żadnych informacji na ten temat niestety nie ma, nad czym ubolewam. Także co będzie tutaj? Będzie Rosaline jeszcze jedna. A tutaj? Może Saurus? Może Feral? Może Feral też może być. I mogą być też dwie elitki. Dwa Saurusy na przykład. Belinda Lorson. No mam nadzieję, że uda się zrobić tego Saurusa. Ostatecznie wszystkie karty i wszystkie frakcyjne polecimy w leśne. Eluard. Dobra, Lorsan się zbliża do 5 gwiazdek, ale jeszcze tych 5 gwiazdek dostać chyba nie może. Tak, nie może. Dobra, także wracamy. Fajnie, że nie masz tego błędu ze świątynią, bo to naprawdę było irytujące, jak na przykład podczas godzinnych samonów, bo takie były. Musiałem resetować grę 4 razy, albo 5 nawet. Mam następną Rosalinę, ona tutaj zdecydowanie chce zabojować to konto. Mamy Gryzula. Co jeszcze nas czeka tutaj ciekawego? No fajnie by było, jakby jeszcze minimum jeden Saurus poleciał. Wtedy zostałoby mniej na frakcyjnych. O, proszę bardzo, mówię o Saurusie i Saurus leci. Już mam któryś raz taką sytuację. Odem. Trzy Lordy Driffy. Zawsze miły widok. Mogliby kiedyś coś takiego zrobić, taką ciekawostkę? Że zrobiliby z Driffa wzniosłego, albo jakąś na przykład, nie wiem, jeszcze lepszą postać. Ponad wzniosłego, jakiegoś, nie wiem, nie mityczny, nie legendarny, jakiś, nie wiem, boski, czy coś takiego. Myślę, że fajna ciekawostka. Dużo ludzi by się uśmiało. Bo tak jak mówiłem wielokrotnie, gdzieś tam krążą po internecie memy z Lordem Driffem. Tak jak wiecie, na przykład w niektórych grach są postacie dobre i gracze twierdzą, że są złe lub będą ostatnim bossem. Doskonałym przykładem jest na przykład to, że robią Spaemon w Genshin Impact złą, że będzie tym bogiem nieznanym, albo na przykład w World of Warcraft, że Jaina jest tym. Jakimś tam, nie pamiętam jak to nazywa się, Netrezim, nic. Dobra, nie chcę palnąć tej głupoty, więc nie będę mówił, ale że jest jakimś tam tą rasą, jak na przykład jest Varimatras. Dawno już nie grałem w WoWa, tutaj możecie mnie na czasie poprawić. No dobra, to lecimy do frakcyjnych. Swoją drogą ciekawe, czy Jaina jest właśnie faktycznie tym takim, wiecie. No bo ja nie wiem. Dobra. Lecimy z tymi frakcyjnymi. Wszystko polecimy raczej w leśne istoty. No nie będziemy zmieniali frakcji już pewnie nawet jak polecą 3 Saurusy, bo one tak od razu pewnie nie polecą. 4 potrzebujemy... Znaczy 4 będą gwaranty. Być może więcej. Jeszcze czeka nas świątynia, także cyk, cyk, cyk. Raczej tutaj nic już nie będziemy musieli zmieniać, no skret nie ma jakby patrzeć, jakby nie patrzeć, nie ma możliwości pójścia na 5 gwiazdek, bo już nie będziemy zwierząt ludzi losowali,
raczej. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Miały być leśne istoty lub niemartwi. Więc tylko te dwie frakcje bierzemy pod uwagę. Mamy Saurusa. Także jeszcze dwa Saurusy nam brakują. Może polecieć w większej ilości, bo Saurus to jest bardzo, bardzo dobra postać. Szkoda, jakby brakowało jednej kopii, bo samounek, bo to jest zawsze smutne. Ale zawsze możesz na przykład dozbierać sobie diamentów i już poza filmem zrobić gwaranta, chociaż mamy następnego Saurusa. Także jeszcze jeden. Fajnie, jakby się udało to zrobić. Nie udało się z Alną. Ale Saurus fajnie by było. Także będzie jeszcze jedna karta oprócz tej. To będzie Lyka. No, dobra. Czeka nas wizyta. Lyka jeszcze gwiazdeczki wbić nie może, z tego co widzę. Na pewno będziesz miał ogromne ilości fooda po tych samonach. Dobra. Także jak to wygląda tutaj? Mamy 6 kopii, 7 kopii, nie? Tak w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że Rowan jest u ciebie na Legendzie Plus. Przede wszystkim proponowałbym zająć się tym Rowanem. Nie dodałem go na listę, no bo jakąś tam listę wstępnie ustawiłeś. Co prawda, no dziwię się i nie chcę tak za bardzo ingerować w listy życzeń ustawione przez was. No z tym Rigbym to była taka łatwa ruszada, bo potrzebowaliśmy Belindy. Ale no... no nie wiem, no masz jeszcze tam czas, żeby zabić tego Rowana, ale polecam się na nim w przyszłości skupić ze skrzynek i tak dalej. Także mamy jeszcze 10 kart gwarantowanych. No oczywiście pójdą w leśne istoty. Jeżeli Saurus wypadnie, to zobaczymy. Mogą być niemartwi, ale też dostałem wolną rękę, więc no, mogę zrobić według własnej ścieżki, że tak powiem. Także mamy Solis. No chcemy tego Saurusa jednego. I to bardzo, bardzo chcemy Saurusa. Nie Saurusa, chociaż nazwa podobna. No dostaniemy Respena, no fajnie, fajnie. Ale no nie teraz Respen. To nie jest odpowiednia chwila. No patrzcie, mówić mój nie rozumie. No, Saurus. Już chyba trzecia Solis. Saurus, no musi być Saurus, jeden Saurus. No Respen naprawdę dzisiaj jest strasznie nachalny, nie uważacie? Jeszcze Pippa na dokładkę. Co nie jest złe, Pippa to bardzo dobra postać. No ale nie na teraz, nie chcemy jej na tym koncie w tym momencie. No i na koniec Gorwo, także niestety, ale... no... to takie moje gdybanie się ziściło. Co jest troszkę niefortunne, bo to oznacza, że brakuje ci jednego Saurusa niestety do poziomu wzniosłego, a fooda masz duże ilości, więc prawdopodobnie byłbyś blisko zrobienia wzniosłego, albo nawet mógłbyś. No ale co ja ci polecam następnie zrobić, to po prostu zbierz diamenty. Tak, zbierz diamenty i zrób sobie tutaj gwaranta, nie? Jeden Saurus i później bym ci polecał robić tutaj Rowana. No ale dobra. Według mnie samony, no Alny wypadło więcej niż powinno, także tragedii nie ma. Nie były to też szczęśliwe losowania u astrologa, najbardziej szczęśliwe, jakie znajdowały się na tym kanale, ale mimo wszystko nie można uznać tego za nieudane. Poleciało też sporo kart, więc bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o samony, to poleciała naprawdę duża ilość elit, zwłaszcza serduszka dzisiaj nas zaskoczyły, tak, podwójna, potrójna, także naprawdę dużo elit poleciało. Zrobiliśmy też kilka postaci na poziom wzniosły. Podniosłeś sobie poziom kryształu rezonansu. 21 poziomów, myślę, że to jest dobry taki zapas, zwłaszcza jako free to play. Mimo tego, że tam nagrody jakieś rozdają
z podróży, nie podróży, to i tak powinno ci to starczyć na dosyć długo. I podejrzewam, że więcej postaci będziesz mógł zrobić, na przykład Rigby'ego możesz chociażby zrobić, nie? I podejrzewam, że jeszcze nie tylko jego, także na pewno tych poziomów będzie więcej. Także samony nie najlepsze, ale też nie najgorsze, no bywało już na pewno na niejednym koncie gorzej. Ja ci oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów na twoim koncie po raz pierwszy i zobaczymy, czy będzie takich okazji więcej. Bardzo to pomaga w rozwoju kanału, samony są lubiane, zwłaszcza po takiej przerwie. Oczywiście była w sumie mała prośba o pozdrowienie, takie nietypowe pozdrowienie, także chciałbym pozdrowić, w sumie może najpierw powiem, że ty chciałbyś pozdrowić, także Digel pozdrawia swoją żonę Gosię oraz synów Alana i Fabiana. No i przy okazji macie też pozdrowienia ode mnie, bo z tego co słyszałem będziecie ten film oglądać, także pozdrawiamy was, no i tyle. Także dziękuję również wszystkim, którzy oczywiście ten film obejrzeli, dziękuję wszystkim, którzy znajdują się obecnie na premierze, dziękuję za tą obecność, no i co, do zobaczenia w kolejnych moich filmach.